Cześć, dzisiaj surówka spora. Biorę dwa pory. Odcinam liście. A pora przekrajam w pół prążki. Taka surówka pasuje do każdego obiadu. Pokrojony por przekładam teraz do miski z bardzo zimną wodą. Raz, że będzie por bardziej chrupiąca, dwa, pozbędziemy się piachu. Jak widzicie, por pływa po wierzchu, a piach zlatuje na dół. Odstawiam na kilka minut, a w tym czasie zetrę do miski marchewkę. Myślę, że jedna taka większa marchew wystarczy. Teraz wcieram jedno jabłko. Jabłko jest trochę kwaskowate. Wcieram również połowę twardej gruszki takiej. Myślę, że tyle wystarczy. Następnie pokroję jedną niewielką czerwoną cebulę. Kroję w piórkach. Od razu przekładam do miski. Możemy przygotować sos do naszej surówki. Dodaję 3 łyżki kwaśnej śmietany, 18, takiej gęstej, 2 łyżki majonezu, 2 łyżeczki musztardy francuskiej, gruboziarnistej. Wyciskam sok z połowy cytryny, tylko cytrynę musimy wymasować, żeby puściła więcej soków. I dodaję łyżeczkę miodu. Taką dużą. Dodaję również szczyptę soli, bo to obowiązkowo. I świeżo roztartego czarnego pieprzu. I dokładnie wszystko łączymy. I sos mamy przygotowany do naszej surówki. Teraz możemy przełożyć por. Dokładnie go odciskamy. Możemy wstępnie przemieszać i dodajemy sos. Pamiętajmy, żeby była wilgotna, inaczej nie będzie smakowała. Zobaczcie, jaka jest wręcz idealna. Wow. No a ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego!